Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny film i kolejny filament i znowu od firmy e San. Bardzo mi się spodobały te filamenty, szczególnie te matowe, pudrowe i tym razem będzie to dosyć podobny do tego, który mieliśmy wcześniej, bo też różowy, ale taki, bym powiedział, brudny róż. Szczególnie że żona mi tu podrzucała ten pomysł. To jest ciemniejszy róż niż ten, który mieliśmy wcześniej i teoretycznie on jest nazywany fioletowym przez producenta. Możliwe, że jestem po prostu lekko tam niepasujący pasujący kolorami, nie wiem o co chodzi. Dla mnie to jest brudny róż, a nie fioletowy. Ale okej. Okay. Mam tu kilka rzeczy, które wydrukowałem, które mogą Was zainspirować troszeczkę i o, o, pomówimy troszeczkę na temat też ustawień tego filamentu, bo tutaj było nie tak łatwo jak poprzednio. Tak samo jest jeden mały minus, yy, jeżeli chodzi o te filamenty, ale. Nie chodzi o tu o filamenty dokładnie. Zaraz o tym opowiemy. Na początek przedstawmy sobie tutaj nasz filament. Tutaj mamy jeden z wazoników, które wydrukowałem i je wydrukowałem z fazy skinem, więc zaraz zobaczycie zbliżenia na ten wazonik, bo ten fazy skin to jest coś niesamowitego, co pozwala schować troszeczkę te warstwy, które mamy i wtedy nie wygląda to tak, jak wydruk 3D. Tutaj mamy naszą szpulę. I tutaj mamy tą, ten różowy, który mieliśmy wcześniej, i tak samo warto sobie też wysuszyć właśnie w takim sprzęcie filament przed drukowaniem, żeby mieć. Lepszą jakość wydruku, mniej problemów i żeby wszystko było um, łatwiejsze. A więc, tak, różnice pomiędzy tymi filamentami, pewnie widzicie od razu, że jeden jest ciemniejszy, drugi jest jaśniejszy. Jeżeli chcecie mieć troszeczkę taki bardziej luksusowy um, wygląd, to ten ciemniejszy dodaje troszeczkę takiego um, efektu. On jest troszeczkę mniej matowy niż ten jasny i też troszeczkę inaczej się go drukuje. Ten ciemny lubi być drukowany w trochę niższych temperaturach. Producent deklaruje od 190 do 230 i tak naprawdę też zależy od tego, co drukujemy, czy to będzie jakiś wazon, czy to będzie jakiś kolczyk właśnie, jak tutaj widzicie, czy to będzie jakiś element dekoracyjny, no to wtedy wszystko zależy od tego, jaki chcemy mieć, jakie jest przeznaczenie tego wydruku. Wtedy ustawiamy sobie niższą temperaturę do detali. A wyższą na przykład do większych elementów, żeby szybciej je wydrukować. Dosyć logiczne i to się sprawdza w wielu innych przypadkach, więc dzisiaj nie mówimy o tym jasnym, tylko mówimy o tym ciemnym, więc sobie go tutaj schowamy z powrotem do suszarki. Ja drukowałem w 195 stopniach detale, czyli na przykład te małe kolczyki, i w 230 stopniach, 225 stopniach ten wazon i Tą gumkę do tego ołówka, którego tu widzicie, bo akurat ten kolor mi bardzo pasował do, do tego projektu, więc tak to zostawiłem. Jeżeli chodzi o ten kubek, który tutaj jest, no to ten kubek jest w 220 stopniach. Uchwyt na zegarek 210 stopni, więc tutaj rozbieżność jest naprawdę duża. Do wyboru do koloru. I teraz tutaj parę pomysłów na te designy właśnie. Te serduszka zostały złączone razem w trzy. Akurat nie mogę Wam pokazać na sobie tych kolczyków, bo nie mam dziur, ale nie dobrze też kolczyków. Ale żona mi podsunęła pomysł, że ten design jest bardzo ładny, one są wszystkie nierówno. Dziura. Tak samo ten wazon był gotowy już z printables, więc link znajdziecie w opisie. Kazu było też z printables. Tak. I tutaj mój własny design z tym zegarkiem to jest bardzo praktyczne, bo mamy brak takich elementów, które mogłyby się złamać. One są przyklejone, ale nie ma takich wysokich, często są takie wysokie stojaki na te zegarki. I tutaj jeszcze możemy sobie go otworzyć, i ten zegarek pasuje idealnie do tego, żeby go tam schować, bo to zrobiłem sobie na wymiar. Wystarczy go otworzyć, zwinąć i schować tu. I teraz wystarczy tu zamknąć i możemy go transportować um, zamkniętego w torbie. Na przykład nie ma problemu, nie powinno się otworzyć, więc. Bardzo ładnie na wcisk wchodzi. Tutaj mamy kolczyki również sprintables i taki prosty design żonie się spodobał, więc jak najbardziej. I tutaj znowu serduszka mojego designu, takie porozciągane troszeczkę też na prośbę żony. Zrobimy zbliżenia. No i ten kubek, który tu widzicie, to jest jakby element tej doniczki, którą robiliśmy wcześniej w tym jasnym różowym i tym zielonym. Przerobiony na kubek na pędzle i kosmetyki. Tutaj bardzo też nie wiedziałem, że coś takiego jest popularne, ale jak widać jest. I bardzo ładne. Mojej żonie się bardzo podoba. Dwuwarstwowe. Szybko się wydrukowało. półtora godzinki na Prusie MK4. Także szybko poszło. No i tutaj też ten dół do naszego ołówka. Także całkiem nieźle to wszystko wyszło. Jeżeli chodzi o ten fuzzy skin, to ustawienia miałem 0.3 na 0.3 mm. Tutaj mamy po prostu szerokość tego fuzzy skinu i głębokość tego fuzzy skinu. Dzięki temu mamy taki efekt po prostu troszeczkę jak ten stół pay jest taki ciekawy. Więc jeżeli szukacie różnych ciekawych projektów, które możecie wykorzystać, to wpadajcie do mnie na kanał, może się i zainspirujecie czymś. A jeżeli chcecie ukryć warstwy, no to jak najbardziej fuzzy skin tutaj pasuje. Miałem opowiedzieć o jednym minusie tych filamentów, to bardziej nie chodzi o filamenty, tylko o te szpule, bo ekoszpule, które są tworzone z materiału z recyklingu, te tekturowe takie, one, no zamysł jest genialny po prostu moim zdaniem, ale mają jedną wielką wadę taką, że jeżeli one się kręcą na przykład na tej Prusie MK4, one, to tutaj ta Prusa, ten, ten uchwyt jest taki jakby nie gładki, tylko ma takie wyszczerbienia lekkie. Tak samo na tej suszarce, jak one się kręcą, to ta szpula zaczyna się troszeczkę pylić i to ma wpływ na to, że ten pył spada na drukarkę, na silnik i tak samo ten pył zbiera się też w tej suszarce. Więc z jednej strony plus, z drugiej strony minus, na tych plastikach jednak jest trochę łatwiej. Wydaje mi się, że najdalej z tym zaszli um, ROSA 3D z tego co widziałem, bo oni mają też pulę wielokrotnego użytku, gdzie się je otwiera. Kupujemy refill, czyli sam filament złączony zetkami, i wtedy zakładamy szpulę, obcinamy zetki w trzech miejscach, i wtedy mamy e, jakby w szpulę wielokrotnego użytku. Nie musimy jej kupować kolejny raz, i dzięki temu też filament jest dla klienta troszeczkę tańszy. Więc jakby ISAN e czy tam ESAN poszli w tym kierunku, tak samo jak na przykład Prusa, byłoby moim zdaniem chyba najlepiej. Chyba, że zmienimy design po prostu tych elementów, które się toczą cały czas. No nic, wszystko w tym odcinku. Parę biroli jeszcze pewnie nagram, nagram zaraz, żeby to było ładnie, wszystko przedstawione. I widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do opisu i subskrypcji mojego kanału Gatech 3D. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.